Skoipoder Blue Fresh. Niesamowity jest ten proszek, słuchajcie, niezwykła rzecz. Z cyklu dopalacze, absolutnie legalne. Wspaniały proszek, przeczyszczający organizm, eliminujący wszystkie bakterie. Po prostu nie ma bakterii, która by się oparła temu proszkowi. Wystarczy 20 mg do lewego nozdrza. Od razu jest też zwilżenie, żeby nie wysuszało tutaj całej nam śluzu, prawda? Pięknie się wchłania, witamina C jest tutaj zaimplikowana. Co do artysty XXI wieku, no nie wiem, ktoś tak sobie tutaj nazwał, mnie wymyślił, był. Bo tak napisała Wyborcza gdzieś w pewnym momencie, no i tutaj zostało to gdzieś tam podchwycone, no bo to miłe hasło rzeczywiście. Napisali dlatego pewnie tak, że generalnie, no może właśnie przez Scoring Powder na przykład, przez to, że mam dużo energii, ale nie mam tej energii od Scoring Powder, przyznam wam szczerze, mogę nawet cofnąć to, co zrobiłem. Wiesz, no to jest jakaś ta moja zajawka, która łączy się z po prostu tymi czterema rzeczami, czyli słowem, muzyką, filmem i grafiką. Uwielbiam te dziedziny sztuki, mam w ogóle problem wszystkości, że się zachwycam, nawet ta kabina, jej design generalnie. Ja lubię w ogóle, jaka wspaniała miedź, zobaczcie, jak widzę w ogóle, to jest wszystko tu połączone, to z tym gra, brąz z brązem, biel z bielą, szarość z szarością, tu jaka lampa, patrz, ciągasz rzeczycze, naciągasz, napompowujesz, hop, hop, hop. I gadasz dalej, nie możesz dalej rozmawiać. Generalnie te wszystkie rzeczy mnie gdzieś w jakiś sposób fascynują. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Nie umiem robić grafiki, dlatego gdzieś tam pomagają mi w tym graficy bardzo dobrzy, fajni, zdolni. No a muzyka, film i słowo to jest dla mnie jakaś jedność. Ja to traktuję, często klip jest dla mnie po prostu, to nie jest jakiś, wiesz, złączenie kilku sztuk. Dla mnie to jest jedność. Teledysk to jest pewna nowa dziedzina sztuki, która jest jakby jest jakby indywidualną jakąś wartością i tworzy całokształt sama, nie? Jako słowo, muzyka i film. Łączy się po prostu w jedność i powstaje teledysk. Ona była dla mnie wiesz, inspiracją, ale taka popkultura rzeczywiście na dobrym poziomie, nie? Bo u nas popkulturą jest, wiesz, no, troszkę coś innego, nie? Oprócz Tiny Turner, która w radiu cały czas leci, jest dużo innych zespołów, które nie są dla mnie inspiracją, na pewno. Raczej uważam, że wręcz powinny być nakładane kary na niektóre zespoły, że mają czelność wydawać płyty w plastiku, które zatruwa środowisko. Ich muzyka powinna być tylko w MP3-kach. No ale z drugiej strony każdy ma miejsce dla siebie w dzisiejszym świecie i może też nie ma co się spinać kompletnie o to. Oczywiście jest niebezpieczne zjawisko inspiracji i w ogóle fascynacji Zachodem, które przybiera chore ramy, nie? Bo tak jak ja mówię, wiesz, gdzieś tam dla mnie Michael Jackson był inspiracją, byłem dzieckiem. Dzisiaj wszystko, co chcę przekazać i tworzyć, to jest tworzenie przez siebie, przez moją rzeczywistość, nasze tutaj polskie realia, a nie bezpośrednie kopiowanie, a mnóstwo jest tego kopiowania. No wiesz, nie wiem, do czego to prowadzi, no, to jest smutne, bo jest u nas w Polsce kupę, wiesz, ludzi, którzy mają pomysły, patenty i są wartością samą w sobie, potężną, nie muszą kopiować, a często kopiują, by być zaakceptowanymi. To jest, myślę, że wiesz, duży problem i jakiś tam dramacik. Yeah. My właściwie mamy duży problem z tym, żeby gdzieś tam wypłynąć, zaistnieć, utrwalić się, nie? No to też wynika z taniości produkcji, no, z tego, że może każdy dzisiaj robić muzykę, nie? Tylko pytanie, jaka ona jest, na jakim poziomie.